Istotne metamorfozy z Galerią Bolesławiec City Center. Poznajcie naszą nową uczestniczkę. Mam na imię Monika, mieszkam w Kowarach, koło Karpacza. Pracuję jako zastępca kierownika w Biedronce. Przyjechałam do Metamorfoz po to, aby po prostu podnieść swoją samoocenę, żeby lepiej się poczuć jako kobieta, tak? Żeby udowodnić, że kobieta po 40 roku życia też może wyglądać jak kobieta, tak? I jako matka, i jako kobieta. Jestem już po fryzjerze, fryzura mi się podoba. Jest zmieniony kolor na bardziej taki jasny, fryzura też jest zrobiona. Ja lubię bałagan na głowie, więc jest super. Naszą kandydatkę czesano w salonie fryzjerskim L'Oréal Professionnel w galerii. Witam w dzisiejszym programie Metamorfozy w City Center w Bolesławcu. Przedstawiam Wam Monikę. Monika jest bardzo odważną kobietą i to nie jest jej pierwsza metamorfoza. Pragnę dzisiaj Wam pokazać Monikę w nieco innej wersji, bardziej takiej eleganckiej. Chciałabym podkreślić także jej atuty urody. Monika ma piękne, krągłe biodra, Monika ma świetną talię i także chłodny typ urody i najbardziej będą pasowały do niej odcienie powiedzmy w niebieskim, w zieleniach i turkusach. Naszą kandydatkę maluje Agnieszka Opała z salonu Magia Orientu. Pani Monice, dobrałam dzisiaj podkład firmy Oriflame The One. Jest to podkład średnio kryjący, a nawet czasami, jeżeli użyjemy pędzla i nałożymy bazę, będzie w sposób bardzo subtelny, ale definitywnie pokrywał przebarwienia, pajączki. Nie będzie tworzył maski, natomiast kobieta będzie wyglądała tak bardzo naturalnie i świeżo. Jak odbiera metamorfozę nasza uczestniczka? Po metamorfozach czuję się bardzo dobrze. Najfajniejsze było wybór chyba ubioru przede wszystkim. Ania dawała dużo przykładów, które mogłam po prostu przyjąć, zobaczyć się w lustrze, no ale żeśmy tam powybierały to, co pasuje. Ja nigdy bym nie założyła spodni z wyższym stanem, gdzie pierwszy raz w życiu mam i uważam, że super to wygląda. Bo jednak mam biodra, jestem bardziej okrąglejsza, ale jednak widać, że może to ładnie wyglądać. Bardzo dobrze czuję się w tym ubiorze, który mam na sobie. Dla przypomnienia, nasza uczestniczka przed metamorfozą i po zmianie. Dla Moniki przygotowałam dzisiaj stylizację składającą się z białej koszuli, czarne kropki, ze sztywnym kołnierzykiem, co nadaje elegancji całej stylizacji. Monika ma na sobie spodnie z nieco wyższym stanem w kolorze przygaszonego niebieskiego. Do tego jest ozdobny pasek, spodnie są w kant, czyli są bardzo eleganckie. Do tego mamy jeszcze szpilki z lekkim połyskiem na wysokim obcasie. Galeria Bolesławiec City Center zaprasza codziennie.